Już niebawem do Fortnite zostanie wprowadzony tryb otwartego świata, który miał trafić do gry w tym sezonie, ale jeszcze nie trafił i znamy wszystkie jego zmiany i nowości. Już dokładnie dzisiaj będziecie mogli odebrać kolejną nagrodę na swoje konto oraz mamy kilka ciekawych informacji. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Migao i witam Was na kolejnym filmie z Nowego Trybu. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na prezent za 300 Faudolców i spokojnie, nie, bo dzięki temu, że tak chętnie wpisujecie kod kicia w sklepie, dzisiaj do wygrania macie też prezent ze sklepu za 300 V-dolców. Żeby wygrać trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod kicia w sklepie, tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu musicie podać ważnik z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, na samym początku, ponownie tak jak na wczorajszym filmie, zaczniemy sobie od tematu trybu LEGO, ponieważ w internecie pojawiły się kolejne informacje na temat nadchodzących zmian i nowości, jakie trafią, właśnie do niego. Informacje o tym ponownie podał nam ten sam liker na Twitterze co zawsze i tym razem wstawił nam dokładnie takie zdjęcie, gdzie dopisał, że jest to brutal riftowy. I spokojnie, raczej na pewno otrzyma on kolory, ale dopiero gdy trafi, kolejna wielka aktualizacja. Tak więc jest to takie, można powiedzieć, kolejne potwierdzenie tego, że do trybu Lego zostanie dodany prawdopodobnie nowy biom riftowy, gdzie spotkamy nowe nieszczeliny wraz z ich rudą, nowymi potworami, brutalami i ogólnie całą tą resztą. Pozostałe rzeczy liftowe, które trafią do trybu Lego, przedstawiłem Wam dokładnie na tym filmie tutaj, tak więc polecam sobie go zobaczyć, bo są tam wszystkie pozostałe nowości, a teraz przejdziemy sobie do kolejnego naprawdę bardzo ciekawego tematu. A dokładniej na wczorajszym filmie dałem Wam znać, że już dokładnie dzisiaj do odebrania będziecie mieć darmową parasolkę, która będzie dostępna dla dosłownie każdego z Was i tak też będzie, ponieważ ogólnie godzinie 19 .00. będziecie mogli ją wszyscy zdobyć za darmo. Jak jeszcze nie wiecie, to już dzisiaj od godziny 19 do godziny 23 w grze będzie odbywał się turniej pucharu rankingowego, gdzie za zdobycie przynajmniej 75 punktów jesteście w stanie odebrać na swoje konto taką parasolkę, która posiada aż 8 edycji styli. Edycje te są odblokowywane za każdym razem, gdy zdobędziecie wyższą rangę na rankedach, więc aby otrzymać wszystkie style musicie wbić unreala i sama parasolka jest bardzo fajna i osobiście polecam ją zdobyć, bo później nie będzie dało się już nigdzie jej zdobyć. Żeby wziąć udział w turnieju, musicie mieć przynajmniej 15 poziom konta Fortnite, dwuetapowe logowanie konta Epic Games oraz to najważniejsze, jakąkolwiek rangę na rankedach i to wszystko ja sam będę go dzisiaj grał wieczorem na live o 19. Teraz jednak przejdziemy sobie do naszego głównego tematu filmu, czyli niczego innego jak kolejnego wielkiego trybu, jaki co ciekawe miał zostać wprowadzony do gry w obecnym sezonie, a jeszcze czy nie został wprowadzony i jest to tryb otwartego świata. Informacje w jego temacie pojawiają się w internecie już od dobrych kilku miesięcy i w ostatnich dniach pewien liker zebrał nam wszystkie informacje w jego temacie w jedną całość i przedstawił w jednym poście. I teraz w tle możecie go zobaczyć. Według tego, co tam padał, przypomnienie w Fortnite pojawi się nadchodzący tryb z Otwartym Światem, który będzie zawierał i dalej mamy wszystkie zmiany i nowości, jakie znamy w jego temacie, a w pierwszej kolejności dowiadujemy się o jego mapie. Możemy się z tego dowiedzieć, że mapa będzie zawierała różne biomy, lecz nie podał on jakie dokładnie, ale my już je znamy. I według innego likera dostaniemy biom lasu, równiny, bambusu, farmy, pustyni, rzeki, dżungli i naprawdę wiele więcej. Tak więc mapa tam będzie naprawdę ogromna, o czym świadczy samo słowo otwarty świat, gdzie mapa będzie nieskończenie wielka, tak jak ta w Minecrafcie, ale to jeszcze nie koniec, bo dalej dowiadujemy się, że będą tam lokalizacje, pojazdy oraz zwierzęta. Lokal Niestety jeszcze nie znamy, ale spodziewajcie się, że będą to miejscówki na zasadzie takich losowych wiosek, coś podobnego, co jest w Minecraftie, i według wstępnych informacji będą mogły się one zmieniać lub ewoluować w trakcie rozgrywki. Obecnie nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało dokładnie, ale ze wstępnych informacji będzie to bardzo ciekawa funkcja, jaka tam się ogólnie pojawi i więcej szczegółów mamy na temat zwierząt, ponieważ wiemy jakie dokładnie mają się tam ogólnie pojawić. Według tego, co podał znów ten sam liker. Mapą wiemy, że trafią tam takie zwierzęta jak krowy, meduzy, latające meduzy. Poza tym dostaniemy tam na pewno wilki, dziki, wrony, raptory, kury i wiele więcej. Jest tam jeszcze babcia oraz Robert. Nie wiadomo niestety o co chodzi z Robertem oraz babcią, ale prawdopodobnie są to jakieś nazwy zastępcze dla kolejnych nowych zwierząt, jakie tam się pojawią. A poza tym wiemy, że mamy tam jeszcze otrzymać przyjaznych NPC-ów wraz z nowymi bossami. Z tego, co podał on w kolejnym swoim poście, będziemy mogli spotkać przyjaznych NPC-ów, pc takich jak przykładowo Baba Jaga, lub bossów, z którymi będziemy walczyć, więc najpewniej będzie toczyła się tam swojego rodzaju fabuła, którą będziemy mogli sobie tam po prostu przechodzić. Oczywiście, skoro tryb będzie otwartym światem, to nie będzie mieć wymogu przechodzenia fabuły, tylko będziecie mogli robić sobie, co tylko chcecie, i w międzyczasie ją przechodzić, czyli coś takiego jak w grze przykładowo GTA V, czy nawet w Minecrafcie. Żeby potwierdzić to, że będzie tam fabuła, według tego samego likera gra będzie posiadała cztery sekwencje. Oraz czy akty i wspomina właśnie, że może to oznaczać, że prawdopodobnie będzie miała ona fabułę, ale jaką mi co tam będzie, tego na teraz nie wiemy. Kolejna informacja, jaka pojawiła się w tym wszystkim, to informacja na temat nowego Lobby, co oznacza, że tak samo jak przy trybie Lego, trybie wyścigowym oraz trybie muzycznym otrzymamy osobny tryb, w którym po wejściu zobaczymy całkowicie nowe Lobby. Co też ciekawe, jakiś czas temu w internecie pojawiła się dokładnie taka grafika, która prezentuje się tak i początkowo nie wiadomo, było, o co z nią dokładnie chodzi, lecz najprawdopodobniej jest to zdjęcie przedstawiające nam nowy tryb tego otwartego świata. Jeżeli serio to będzie wyglądało tak, to ponownie skiny, które posiadamy w szafce, będą miały dodatkowe edycje swojego stylu, który będzie wyglądał tak, jak widzicie na tym obrazku tutaj, i samo zdjęcie ogólnie swoim wyglądem pasuje do tego nowego trybu. Dalej zaś dowiadujemy się, że data premiery trybu niestety nie jest nam znana, ale niektóre nazwy plików są oznaczone jako rozdział 5 sezon Pierwszy, więc może zostać wydana w tym sezonie, lecz osobiście mi się wydaje, że teraz nie trafi ona do gry. W obecnym sezonie już otrzymaliśmy ogrom nowych trybów, które cieszą się dość sporą popularnością, i wydaje mi się, że Fortnite będzie wprowadzał nam prawie co sezon, jakiś kolejny nowy tryb, więc prawdopodobnie otrzymamy go dopiero w kolejnym sezonie drugim. Skoro w plikach gry mamy już tyle informacji w jego temacie, to znaczy, że Fortnite przygotował już naprawdę bardzo dużo rzeczy, które będą z nim związane. I tak samo jak wszystkie. Wszystkie pozostałe tryby można trafić do gry jakoś w najbliższym czasie, ale jeszcze nie wiemy kiedy. Co też ważne, jeżeli tryb ten trafi do gry, to jak zawsze gracze będą mogli zdobyć jakieś darmowe nagrody, tym bardziej, że tak samo jak przy trybie Lego, gdy otrzymaliśmy nowe wyglądy skinów, można się spodziewać, że dostaniemy jakieś darmowe skiny. Obecnie jednak temat ten nie jest jeszcze potwierdzony. Ale patrząc na to, że będzie to kolejny tak samo wielki tryb jak Lego, a nawet można powiedzieć, że będzie jeszcze większy i będzie tam fabuła, to będą mogły pojawić Zostawicie tam również zadania fabularne. Za ich wykonywanie moglibyśmy otrzymać darmowe nagrody na konto, co moim zdaniem byłoby bardzo fajne i zachęciłoby graczy do wykonywania fabuły, która toczyłaby się w tamtej grze, tym bardziej, że mogliby oni wtedy otrzymać jakieś darmowe nagrody. Wydaje mi się nawet, ale tutaj podkreślam, wydaje, że fabuła, która będzie się tam toczyła, będzie taką, można powiedzieć, kontynuacją fabuły, jaka toczyła się w trybie Battle Royale, ale nie chcę tutaj mówić, że będzie tak na pewno i to dopiero zobaczymy. Ja sam z chęcią zobaczyłbym coś takiego, tym bardziej, że jest jestem wielkim fanem gier z otwartym światem, co widzieliście gdy trafił do gry Tryblego i już w kilka dni zrobiłem dosłownie wszystkie rzeczy jakie mają tam być razem z całą wioską. A i co też ważne tryb otwartego świata posiada oznaczenie 12+, czyli dokładnie takie samo jak tryb podstawowy. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym żeby zostawić pod nim mapeczkę do góry o ile w ogóle wam się spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te dwa kozaki Taki tutaj, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!